O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, mamy nowy rok 2012. To już trzeci rok naszych spotkań, trzeci rok tego wszystkiego, co razem czynimy. Czynimy, by dojść do prawdy, czynimy, by przeciwstawić się oszustwu, przeciwstawić się złu. I musimy czynić dalej, bo to zło, to oszustwo, to wszystko, co ciągle łączy się ze smoleńską tragedią, trwa. Władze odmawiają powiedzenia prawdy, władze odmawiają tego wszystkiego, co nam, Polakom, co obywatelom Rzeczypospolitej się należy. Bo Polska nie jest własnością tych, którzy w tej chwili rządzą. Polska jest Rzeczypospolitą, jest własnością nas wszystkich, naszym wspólnym dobrem. I w imię tego wspólnego dobra mamy prawo domagać się prawdy, ale mamy także prawo, co więcej, sądzę, że mamy obowiązek domagać się także tego, by ofiarom smoleńskiej tragedii oddany został należny hołd. Wiem, że są tacy, którzy sądzą, że zapomnieliśmy. Że zapomnieliśmy o tym, że tutaj stał krzyż, że miał stanąć pomnik, że drugi pomnik miał stanąć tuż za pałacem, że mieliśmy wspólnie, jako Polacy, jako obywatele, upamiętnić tę straszną chwilę i oddać hołd tym, którzy odeszli, którzy polegli, bo tak to należy nazywać. Nie zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy. Pamiętamy! 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 Tak, szanowni Państwo, pamiętamy, będziemy pamiętać i co więcej, będziemy nieustannie, uparcie, twardo i cierpliwie zabiegać o to, by prawda wyszła na jaw i by nastąpiło owe upamiętnienie, oddanie hołdu. Bo powtarzam, to nie jest tylko nasze prawo, to jest nasz obowiązek. I my z tego obowiązku się wywiążemy. Chcemy prawdy! 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 Tak, chcemy prawdy, chcemy oddania sprawiedliwości, chcemy także sprawiedliwości, w tym i kary dla tych, którzy zawinili, i będziemy tu przychodzić. Dziś jesteśmy tu pierwszy raz w 2012 roku, ale będziemy tutaj w tym roku jeszcze poza dzisiejszym 11 razy. Będziemy wbrew wszystkiemu. I przyjdzie taki dzień, w którym będziemy mogli powiedzieć: nic nie odwróci tragedii, nic nie zwróci życia tym, którzy odeszli, ale to, co powinno być zrobione, zostało zrobione. Prawda wyszła na jaw, ofiary zostały uczczone, uczczony został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, który zasługiwał na to miano, Lech Kaczyński.